Drodzy Państwo, Virginia Wika-Schmidt, pedagog, działacz społeczny, DJ-ka, urodzona w Wilnie, rocznik 38. No niestety. Ale dlaczego niestety? Przecież my się starości tutaj nie boimy. Nie boję się żyć. Kocham życie. Życie jest najpiękniejszym darem. Jeżeli jest najpiękniejszym darem, to przeżyjmy go tak, żebyśmy byli szczęśliwi. I tego życia nie marnujmy na pomówienia, na nienawiści, na złości, na zazdrości. Ja to się nie czuję gwiazdą, ja to się nie czuję celebrytką. Ja się przy każdym takim spotkaniu, przy każdym występie stresuję. Kamera panią kocha, więc ja się zastanawiam, Ulicha, skąd ten stres? To wydaje mi się, że stres zawsze mi towarzyszy. Bez tego nie ma, jest to dużo mi zjada tego zdrowia na początku. Z tego względu teraz tym bardziej, czym jestem bardziej upubliczniona, tym bardziej mnie stresuje. Bo dlatego, że to tak jakby wzrastała mi pewna odpowiedzialność. Mamy XXI wiek nauki, rozwoju. Popatrzcie, co się dzieje, jakie są budownictwa. Nie tylko u nas, ale mamy internet. Mamy otwarty świat. Ja mam endoprotezę stanu biodrowego. Wy mi inaczej nie mogę chodzić. Przez cały czas żyjemy w okresie przemian. Bo gdybyśmy się nie przemieniali, nie zmieniali, gdybyśmy byli w epoce kamienia upalego. A teraz zobaczcie, senior teraz ma lat 60. To są ludzie wykształceni, z otwartą granicą, z otwartym internetem. To już jest zupełnie inne pokolenie. Stąd też seniorki chcą tańczyć, a nie niańczyć dzieci. Seniorki chcą iść na zabawę, chcą kończyć jakieś studia. Seniorki pracowały, mają napracowaną emeryturę. One już nie są w stanie tylko robić pierogi i stać przy kuchni 5-8 godzin, żeby dzieciom, prawda, zanieść. Niektóre tylko panie mogą, które faktycznie to kochają. Ale ja na przykład wolę grać niż robić pierogi w domu.